z pięciogwiazdkowego hotelu w Tajlandii zjeżdżasz na Gdańsk Kurkową, nie? Konkretne osoby chciały mnie zdjąć, a nie, czy tak powiem, państwo. Dlatego w Warszawie, jak widzisz, przyleciałem, nic się nie wydarzyło. Ty wyszedłeś na przerwę, czy na... Co oni cię puścili, z jakiego powodu? Bo ty mi odbyłaś już karę. Na co, kasację masz? To jest furka bomby. Tyle chciałem tylko powiedzieć. Pozdro. Gadacie o tym rewanżu, czy przez kogoś gadacie, to dalej jest właśnie... Jest jakaś taka, no, spina. Rycerz ma Giermka, a król ma błazna jeszcze na dodatek i Najman nadaje się bardzo dobrze na jednego i na drugiego. Z tego co wiem, no to się przestraszył Najmana. Najman obstrał zbrojeki. Myślisz, że Najman? Ja wiem, no bo przecież potem nie wzięli. No ja tam wrzeszłem. No ja właśnie słyszałem i to od federacji. Dzień dobry państwu, jest i on. Odbierałem go właśnie z lotniska. Zastanawiałem się, jak sobie radzą z tobą na lotnisku, bo odbierałem bombę z lotniska. Jak jest bomba na lotnisku, jest teraz alarm. Cześć Paweł. Siemanka. Jak to jest z tym lotniskiem? Swoim nazwiskiem nie czytają, co? Nie czytają. Jest Paweł B. No bo fajnie, nie można lotnisku powiedzieć bomba, wiesz, no. Co chodzi. Paweł, bomba i wszyscy kurwa leżą. No nie, no, dobra. Parę razy mnie wzywali właśnie i Paweł B, proszę na dowieść tego i tego. No. Dobrze jesteś. Słuchaj, ja ci chciałem o każdy kurwa pytać o teraz te rzeczy. Ja chciałem cię zapytać, czy się tak pojawiłeś w tym internecie nagle, że no może nie co robiłeś przed, no bo co coś robiłeś, to co robiłeś, ale generalnie od czego to się zaczęło? Bo zaczęło się od tego, że ty byłeś trenerem i partnerem ZUS-ie. I jakby wtedy, no wiem, że to denerwuje cię, że ten chłopak ZUS-ie i na tym zesłynąłeś, ale ty nie miałeś jakby swojego kontentu, nie istniałeś tak mocno w mediach społecznościowych, nie? Jakieś tam Instagramy i tak dalej, tylko ty w tym momencie wypłynąłeś, nie? I dalej jakoś tam w internecie w sumie za dużo nie robię, nie? No tak. Po prostu. Po prostu cię lubią wszyscy. Nie no, byłem na High League, nie? A teraz będę ewentualnie gdzieś indziej. Tak, ale to, że cię High League wziął, no to wiesz, no to tam... czy wcześniej gdzieś tam się przebijałeś, z kim się skonfigurowałeś i tak dalej, ale to przez to, że właśnie ZUS je trenowałeś, też byłeś chyba w narożniku w jej walkach i zacząłeś się w tym światku obracać. Nie, mnie High League wziął i zresztą ZUS je też przez mojego kolegę, takiego bardzo dobrego przyjaciela, który zadzwonił do jednego z włodarzy i umówił mi jej spotkanie. Aha. Żeby nas zaangażować. No. I oni po pierwszym spotkaniu stwierdzili, że chcą też mnie. Więc... A, to byłeś na spotkaniu z nią jakby i wzięli też ciebie po spotkaniu. Tak, znaczy mnie wzięli przed nią jeszcze. Nad nią się zastanawiali, ale mnie wzięli przed nią. No i... A co do niej to jeszcze nie było takie właśnie pewne, ale mnie wzięli już przed nią. Czyli wyście chwilę byli razem, nie? Nie, no to... Krystyn. No pospotykaliśmy się. Tak, ten rozdział o swoim życiu cię nie za bardzo chce rozmawiać. Nie, no bo co, o czym tutaj nie ma o czym rozmawiać tak naprawdę. Ja pamiętam jedną sytuację, nawet nie wiem czy wiesz, że ja tam byłem po Wotorę. Jak wchodzę do hotelu po Wotorę, a Arek z kim to? Z Robertem Ruchał, czy z kimś lecą gdzieś. Bo ta zadzwoniła, żeby ją ratować, a ty podobno pół miasta zablokowałeś, prowadzili dyskusję na skrzyżowaniu. No gdzieś tam się spotkali autem i wysiedliście i be. O Jezus, nie wiem, nie mam pojęcia. Wiele było takich sytuacji, więc... Nie, wiele może nie, aczkolwiek dużo różnych rzeczy się w moim życiu przydarzyło i jakaś tam sprzeczka z... No, już tam to nawet nie ma sprzeczka, coś tam się wymieniali słowami, tylko że na tak ruchliwym rondzie, że auto nie mogło jechać, to było najfajniejsze. No, kurde, nie pamiętam tego, na rondzie? Było, tak było. Dobra, słuchaj, ty generalnie się idealnie nadajesz do freaków, bo oprócz niewyparzonej gęby i tego wszystkiego, to ty trenujesz bardzo długo, nie? No coś tam trenuję, no, dosyć długo. Tak, tam te rozmowy nie pociągniemy. Nie, ale ty trenujesz całe życie, tak? To znaczy, to już bardzo, bardzo długo. To nie jest, że zacząłeś teraz, no bo skoro jej byłeś już, jeszcze raz przytoczę, ja byłeś ZUS-ie trenerem, no to już wtedy, przed pierwszą walką, ty już byłeś na poziomie, gdzie mogłeś trenować innych, nie? Te na poziomie, gdzie mogłem trenować innych, na takim poziomie, jakim była ona, no wiesz, no, kogoś innego bym nie potrenował na przykład. Czyli ty nie zajmowałeś się czymś takim, że właśnie profesjonalnie trenowaniem zawodników po dzisiaj podlegać? Nie, broń Boże, nie, no ja się po prostu sam trenowałem. No, ile lat trenujesz? Dużo, bo dużo mam, wiesz? I przez to te liczby, liczby wyglądają na dużo. Nie dyskutujemy tu z wiekiem, bo wiesz, że przegrasz. Tak, wiem, że ty masz więcej. Dlatego jeszcze jest uśmiech na mojej twarzy. Ale dużo, no. Długo.
Co ty, to dobra, nie wiem, może to robiłeś wcześniej, bo to jest mega głupie. A powiem ci, że dzisiaj jak się zacząłem wysiadać z tego lotniska, to odmłodniałeś. Nie, serio, to wyglądasz jakoś tak świeżo i parę lat młodziej. To tak właśnie mówią, że pucha konserwuje. No, bo jak masz mało co do roboty, a przez ostatnie pół roku za dużo do roboty nie miałem, to masz mało na głowie, mało stresów, mało mimika twarzy się rusza, więc... Mało niezdrowych rzeczy, zresztą nie ma dostępu do niezdrowych rzeczy. Ale nie, no nie ma jakichś mocnych, ale nie, no dostęp jest przecież no nie, tam do no. Różnych wszystkiego dostęp tak naprawdę. Ile ty byłeś teraz tam? Niecałe pół roku. Pół roku? Niecałe. Ale to oni, ty wyszedłeś na przerwę, czy na co oni cię puścili, z jakiego powodu? Bo ty odbyłeś już karę. No ładne oczy mnie puścili i stwierdzili, że taki gość nie powinien siedzieć w więzieniu, więc... No co, kasację masz? Mhm. No to bardzo dobrze, bo ty dalej przynajmniej twierdzisz, że to nie jest tak, jak oni twierdzą, więc no, dobrze, by to się zakończyło na twoją trochę korzyść. Tak nie twierdzę, no i każdy, kto przejrzał aktę, nawet, zresztą nie będę komentował sprawy, dopóki no. Się nie zakończy, aczkolwiek, no nie, broń Boże. Nie, no ja rozumiem, ja chcę się dodać szczegóły, wiesz co mnie też zdziwiło, że tak jakby na twoją korzyść, na niekorzyść naszych organów, że przecież ty byłeś parę dni wcześniej w Tajlandii, opowiadałem jeszcze relacje, wszystko, i ty wylądowałeś na lotnisku i to nie jest Schengen, więc ci musieli wylegitymować, wziąć paszport i wszystko, i kilka dni później jesteś zdjęty gdzieś tam, wiesz, na mieście. To tak jakby chore, bo wiesz, gdzieś tam cię mają, jak jesteś w bazie, to powinni cię z lotniska zatrzymać, więc tym mają świadomość, że się nic nie dzieje, sobie chadzałeś, tak? No tak, no ale to konkretne osoby chciały mnie zdjąć, a nie, czy tak powiem, państwo. Dlatego w Warszawie, jak widzisz, przyleciałem, nic się nie wydarzyło. No. Bo lądowałeś w Warszawie, nie? No tak. Nie byłeś na Bębnia, nic spoko, nie? Nie, już nigdzie w Gdańsku. Nie byłem, no nigdzie nie byłem. I... A już w Gdańsku? Znaczy nie byłem. W pewnej instytucji byłem i wiedziałem o tym, aczkolwiek no, odbyło się to w sposób co najmniej dziwny. Okej. Okay. No i tyle. A dobra, jeszcze tak wiem, że to jest temat taki może, ale poznawaliście tam generalnie, no wiedzieli kto i co, cała reszta, wchodziłeś z Fejmem? Znaczy z Heiligiem, ale... Dużym akurat pod tym względem to tak. A to było dobrze w tamtym miejscu czy źle? Chyba dobrze, nie? Dobrze w sumie, no bo... Dobrze w sumie, no. Dobrze. A co ja tu się będę rozwijał więcej? Krzywdy mi się nie działa. Wiedziałeś mniej więcej, czy wiedziałeś, że tam jest to podawane, że ci ludzie wspierają, że piszą o tobie i tak dalej, informacje ci docierały jakieś? No docierały do mnie informacje, no miałem adwokatów, miałem kontakt z rodziną, więc informacje z zewnątrz docierały do mnie w sposób dobry. Ty jesteś prawnikiem z wykształcenia. Tak. Sobie akurat, jeżeli chodzi o to, to dość dobrze jakimiś pismami i takimi rzeczami radzisz. Znaczy nie potrzebujesz. Adwokata się zawsze potrzebują, to jest kontakt nawet z wolnością. Kto sam sobie adwokatem, ten za głupca ma klienta, nie? Ale aczkolwiek no dużo mógłbym sam zrobić. I w tej sytuacji, w tej sprawie też sporo zrobiłem, aczkolwiek kontakt ze światem, no i w ogóle. Pomoc adwokata, no, dobrego to, adwokata że ma jest istotna. Sprawa, może pójść do sądu osobiście czy coś, no do tego spuchy nie masz możliwości. No nie masz. No ale pamiętaj też, że jest adwokat i adwokat, nie? Gdybym od początku miał normalną kancelarię zatrudnioną, to w ogóle bym się nie znalazł w tym miejscu, gdzie się znalazłem, a że od początku... Ze względu na to, że właśnie wszystko miałem na papierze, mówimy, mam akt notarialny, wyciągi z banku, wszystko, mówię, to jakaś pomyłka. Podszedłem do tego, jak do pomyłki, a to jednak nie była pomyłka. Czyli to jakbyś od początku miał tych adwokatów, to by się w ogóle mogło tak skończyć, żebyś nie poszedł tam, gdzie byłeś, nie? No tak, no. W ogóle bym się do mnie powinien zjawić nawet na jeden dzień, no, ale... Pycha kroczy przed upadkiem, byłeś pewny swego, uważałeś, że... Wszystko jest ok, bo masz wszystko, co należy, no tak. to masz w dupie i podszedłem do tego. Mówię, mnie zwłaszcza bym na zbagatelizowałem miejscu, sprawę. Na twoim miejscu zwłaszcza bym mnie wiesz, ten powrót przekonał, bo jak się dzieje, mówię, jak on mógł być, wiesz, jak kto go wiesz, szukał, jak ja bym on chciał, tak, na lotnisku, kto tak, go tak, szukał. Jak ja bym nie chciał wrócić, to bym sobie nie wrócił i siedziałbym sobie do dzisiaj w willi u mojego dobrego kolegi na bukecie. I bym sobie szedł do teraz dalej, ale
No, winny ucieka, a niewinny docieka swojej niewinności i ja to zrobię też, więc no, piłka w grze. Dobrze, dobrze, no to no, formą po wyjściu, no, już oglądałem twój wywiad, wiadomo, ja sam wiem, że tam nie można trenować, bo to jest zakazane, ale, tak. Ale generalnie mówię, wyglądasz dobrze i co, po wyjściu z nie tego od razu wróciłeś do treningów? Gruby, ulany wyszedłem, przyznaj spokój. Ty i gruby, no gdzie ty no gruby wyszedłem, no przyznaj spokój, no przecież Boże Święty zalał, biegłem jakiś czas temu, po wyjściu wyszedłem sobie, wyjdę pobiegać, bo jak wiesz... Za dużo tam ruchu nie ma. No nie ma. To takie, wiesz, jak ja mieszkam przy plaży, to wyszedłem sobie, nie? I tak sobie biegnę pod ptaką. Mówię, co jest kurwa? I tu mi tak, mówię, jakieś trzecie ciało się porusza. A co się okazało, to poruszał się mój brzuch. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek ważyłem kiedyś więcej i miałem tam jakiś lekki brzuszek, ale wtedy nie biegałem, więc taka sytuacja nie miała miejsca w moim życiu, no, a normalnie biegłem i tu mi się jakiś, kurde, bydlak poruszał. Mówię, nie no, przecież to tak być nie może. No. To łatwo przebić, nie? Bo się leży, cały czas dramat, się leży. Dramat, i się no, żre nawet z nudów. No ja ostatnio tam 2,5 miesiąca siedziałem na dwuosobowej celi, więc... Zero ruchu, nie? Zero ruchu. Zero ruchu. Miejsca. No. Zero ruchu. I... No i siedzisz i czytasz. Czytasz i piszesz. Czytasz, piszesz, tak. Książkę już pisał? I już taka lwia część jest napisana, wiesz? Ale skończyłem za jakiś czas. Myślałem, żeby ją teraz od razu po wakacjach wydać, ale chyba troszkę poczekam z tym jeszcze. A czego? Nie masz zdania, musisz poczekać na wenę, czy chcesz, żeby się coś wyjaśniło, czy... Tak myślę, żeby poczekać do zakończenia tej sprawy. A. I wtedy, bo wszystko się to tam przeplata też. No więc, tak, tak. Fajnie było już jakieś napisać zakończenie tak, takie tego, z zakończeniem, nie? No bo trochę niedokończona historia, nie? A, tylko, że wiesz co, z takimi rzeczami też tak jest, że jak sobie coś postanowisz, lepiej też kończyć w miarę szybko, bo jak odkładasz, to później się to odkłada, 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 a to by była fajna rzecz, jakbyś dlatego to nie, no ja tak naprawdę do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, to mam właśnie skończone, nie? I tak. Sama się ma napisać. To czekam, tak, na dalszy rozwój wydarzeń. No. I wtedy, nie? Tam dużo nie brakuje tak naprawdę, dlatego mówię, lwia część jest napisana. Będzie to jakaś gruba książka z 250 stron. Okej. Okay. Ale to jest o czym? To ma być właśnie ta twoja historia tego, że do niesłusznie powiedzmy poszedłeś siedzieć i tak dalej, tylko o tym, czy ogólnie o swoim życiu? To będzie obejmowało tylko ten okres właśnie nie, tej sprawy? Nie, to będzie obejmowało ten ostatni okres. Ostatni okres życia w klatce i taki też jest tytuł książki, życie w klatce. Więc... Czyli dokładnie o tym okresie. Nie, no to masz rację, to lepiej jak tak. To się skończy, no bo to było takie, wiesz... No. Niedokończoną historię. A masz jakąś przewidywalną przyszłość, kiedy to może nastąpić? Znaczy skończenie się sprawy? No myślę, że w tym roku. Tak? No. No to spoko. No to wtedy należałeś do subkultury? Na ten temat nie wolno rozmawiać. Wiem, że to naprawdę najciekawiej, co odpowiedź, bo wiedziałem, że ty odpowiesz tak albo nie, tylko wiedziałem, co odpowiesz. No i bardzo ładna odpowiedź, właśnie nie, takiej oczekiwałem. To co jest tam, jest tam, to co jest tu, jest tam. Tak, tak, bardzo dobrze, ale właśnie tak ciekawy byłem, bo właśnie tak powinieneś odpowiedzieć, bardzo ładnie. Słuchaj, dobra Pawciu, wyszedłeś i całkowicie inna rzeczywistość z tym Heiligiem, nie? No ogólnie całkiem inna rzeczywistość, wyszedłem, byłem gruby. Daj spokój. Trzecie ciało ci wisi z przodu. W ogóle dwukrotne zderzenie, mocne zderzenie z rzeczywistością, tak jak jest wstęp mojej książki właśnie, że zaczynam od mocnego zderzenia z rzeczywistością, z pięciogwiazdkowego hotelu w Tajlandii zjeżdżasz na Gdańsk-Kurkową, nie? Mhm. Mocne miejsce. Tam nie ma żadnej gwiazdki. Mocne miejsce. Nawet Michelina. Sztuczów tam na tym. Mocne miejsce i... No i kurde... Potem wychodzisz i też mocne zderzenie z rzeczywistością. Nie ma Heiliga, ty jesteś gruby. I to w sumie najtego był, to by cię mogli nie wziąć, bo jesteś gruby, a coś czego nie ma, wiesz. Jak mi ostatnio robili zdjęcia, to normalnie zastanawiałem się, czy nie kazać im zrobić Photoshopa. A mówię, nie no, kurwa, nie mam. Ale nie no, już przecież teraz rzuciłeś, ty dalej uważasz, że dalej nie, już teraz no jest tak, okej. Okay. Dalej? Nie no, teraz, no nie no, jest lepiej. Jest lepiej. Bo ty nie... masz iść do freaków czy na pokazy kulturystyczne, kurwa, przecież to nie masz tego brzucha. I jakbyś 10 lat ostatnich, tak jak gdzieś, z 10 lat, no z 10 lat jakoś tak
No nie wiem, miałem potem zapalenie żołądka, tak jak miałem zapalenie żołądka, schudłem ze 110 kg tam do, no. To miałeś operację jakąś, zmniejszanie żołądka, coś, czy nie? Po prostu po zapaleniu? Nie, zapalenie żołądka miałem, po prostu rozwalił mi się żołądek. I co to? Bo ja kompletnie nie znam. To znaczy co, ty się zaleczasz, już jest wszystko okej, czy cały czas się borykasz? Żołądek jest właśnie taki już, no, do końca, no, nie przeszczepisz sobie żołądka, a już jak tak masz takie ostre zapalenie żołądka, to już nie wraca do normy. Okay. I tak na przykład, ja dlatego też w sumie nigdy nie piłem alkoholu. Ale jak na przykład bym napił się kieliszka wódki teraz, to bym zwymiotował od razu. Nie przyjmuję mój żołądek alkoholu, na noc nie mogę jeść i takie tam głupoty. Okej. I po tym zjechałeś z wagi jakoś tam, bo te 110 kg miałeś wcześniej i przez dłuższy czas to była taka twoja normalna waga, no tak? Jest 110 kg. I zjechałem właśnie tak do 70, nie wiem, 7 chyba. No, mocno, szpital, kroplówki, takie tam różne. I no i potem tak jakoś definicja sama przyszła, że miałem taką budowę, jaką miałem. I tak naprawdę mało co brzuszków nawet robiłem. No nie do wyglądu, tylko można było tłuszczenie, wtedy ten brzuch wychodzi, wtedy ten brzuch widać. No no i tyle. I tyle się to przez tak 10 lat trzymało. Ile ty masz wzrostu? 187. No prawie 190, no to w takiej wadze, no to już, nie, ty zawsze dobrze wyglądałeś, zawsze miałeś dobrą definicję. Nie, z tego, no, co ja tu na zawsze widzę w na tak dalej. Na ostatniej tej to miałem 88 kilo, nie? 90, 88, 90, zależy jak zjadłem. No i dobra, no i jak to oceniasz, wychodzisz, znaczy pewnie już może nawet wiedziałeś będąc tam, bo tam jak mówisz wiadomości tak, jakieś docierają. Ale no i powiedz, jak ty to oceniasz? To, co się stało? No, tak, jak ja to mogę ocenić? No, jak siedziałem za coś, czego nie zrobiłem, no, bez jakichkolwiek dowodów, z jedynymi dowodami świadczącymi o mojej niewinności, to tutaj można wszystkiego się spodziewać. Nawet śniegu w zimę, no tak, w lato. Ale ty znasz chłopaków, nie? I to ty uważasz, że właśnie to, bo ja tam takie same zdanie, gdzie wywiadzie to, co powiedziałeś, że jakoś mi się to nie klei wszystko. No, mi ani trochę to się nie klei. No, ani trochę, pod żadnym względem. Wiesz, jakichś tam dowodów za dużych nie ma, no i to nawet, wiesz, i nagle takie ucięcie, zamknięcie takiej potężnej firmy, gdzie wiesz, że tu płaci podatki, gdzie tyle ludzi, gdzie nawet my, wiesz, nie myśli się o tych, bo tam dużo ludzi też pracowało, normalnych etatach, wiesz, i nagle jeb, zablokowane to wszystko. No co, ale będziesz w klaucie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, znaczy będziesz, co ja to gadam, przecież to puścimy tak już będziesz, więc już jesteś w klaudzie. Więc już wiadomo, jesteś w klaudzie. O przeciwniku jeszcze średnio możemy mówić. A twoim wymarzonym co, Ferrari? Nie wiem, to marzenie. To może nie mam Ferrariego i tak dostanę. Myślisz? Że jak nie, będzie? To sobie wezmę. No nie wiadomo, jak teraz wiesz w tej rzeczywistości, bo Hilux współpracował z Fame'em, a teraz nie wiadomo, czy Cloud będzie, wiesz, czy będzie kosa, czy... Nie ma różnicy, gdzie to będzie tak naprawdę. Dla mnie to może być u ciebie na przedpokoju. Ja nie potrzebuję do tego Splendoru ani zdjęcia. O co chodzi bardziej? O tą spinę, czy bardziej o zmycie tego nokautu, tej przegranej? Nie, zmycie tego głupiej porażki, no, daj spokój. Bo tam była między wami spina, ale to już nie chodzi o tą spinę, bo tam spina chyba nawet się nie gadacie, tylko chodzi o zmycie. W ogóle mnie ta spina nie interesuje, ale nie zostawię komuś takiemu swojego skalpu. Nikt nie ma i nikt nie będzie miał. No ale słuchaj, na przykład no z Tarzanem też przegrałeś. No ale przyjechał do mnie na rewanż, zrobiliśmy rewanż. Widzisz, poza kamerą, znaczy on to nagrał akurat i wrzucił to na YouTube, Tarzan. No i nie ma spiny, no nie ma i nie było. To że Tarzan? Z Tarzanem też akurat to była głupia sytuacja, gdy wychodziłem do walki z połamaną nogą, nie? A więc... ale Tarzan... Miałeś złamaną nogę? No. To było, gdybyście się bili w Prime'ie? W Heligu. I Tarzan potem po jakimś czasie przyjechał do mnie i tam zrobiliśmy taki rewanżowy sparring. No. I tyle. I tam nie było złej krwi. Nie? No nawet nie wiedziałem, żebyście się później po tego, no bo masz to z nim i przegramy właśnie z Ferrari. No ale co Ferrari? On wyraża chęć?
No z ostatnich naszych tam kontaktów jeszcze, to było zanim byłem akurat odpocząć sobie, to tak, jak najbardziej wyrażał chęć, no nie ma się co oszukiwać, no takie liczby, jakie wykręciliśmy, to... Myślę, że ten remarz by swój ludzi zobaczyło, nie? Tak, a nie ma się co oszukiwać, widać to, że to był jego przypadkowy z zamkniętymi oczami, jak dziewczyna się bał do mnie podejść i trafił mnie cepem, no. A pycha kroczy przed upadkiem i zbyt pyszny byłem i myślałem, że nawet jak mnie trafi, to i tak nic nie zrobi. A jednak jak mnie trafił w tej małej rękawicy, to dostałem karę, no. No ale tym razem nie będę stał i go wyzywał, tylko go zbiję jak matka łobuza. Bo w ogóle dziwna walka, byście się dość długo czaili na siebie. Nie, no stałem go wyzywałem, jak debil, mam co mu ci powiedzieć. No bo... On coś ten... Kręcił tyłkiem. To on lubi pokręcić dziewką. Dancehall, jak to się nazywa? Jak to się nazywa, co kręcił tyłkiem? Boże. Twerkowanie, no. Widzisz, jakiego masz każdy kamerzysta? No on chyba chodzi na zajęcia twerkowania. Tak mi się wydaje. Że... Bo mówisz, że chodzi na K1 do Sarary, wiesz? A mi się wydaje, że to w tych godzinach to chodzi na twerkowanie. Pozdrawiamy Tomka Sararę. Tak. A ja muszę spytać Tomka, czy w te dni są treningi, czy chodzi na twerk? Tak za szybko wiedział to. Ale nie była to dziwna walka, bo nawet byłem na gali, a to... Dziwna była, no. Dziwna była, bo się mówię, się, wiesz, jakby czaili na siebie, czaili i później... Parę sekund i po walce, nie? Tak. A wszyscy na to czekali, na pewno wywołało duże emocje. No. No, ale tak jak mówię, wyrażał na nią chęć, no teraz też myślę, że wyrażę, no bo co, nie masz z nikim lepszego konfliktu niż ze mną. No tak, no teraz po tym, co zrobił, co wiesz, walczył, miał walczyć z dwoma i nie zawalczył, to nie ma z tym Dubielem go zestawiał, ale tam nie ma żadnych emocji. Tam była po prostu walka dwóch dużo zasięgowych. No to zrobiliby z tego main event, ale taki bez emocji, a u was to grzeje dość mocno, nie? A ty po wyjściu nie. Znaczy, wiesz, tam się źle o sobie nie wyrażacie, to już nie ma takiej spiny, bo tam wtedy trochę też chodziło, znowu wrócimy do początku rozmowy o Zusie, nie? Że on specjalnie, czy ty byłeś zły o to, że po rozstaniu... Auto mi przecież napluł mi na samochód, od tego się zaczęło, przecież tak? Za to dostał ode mnie. No tak, przecież ten mały pajebek napluł mi na auto i postawił nogę na moim samochodzie i wstawił to na internet. To jest furka bomby. Tyle chciałem tylko powiedzieć. Pozdro, kurwa. Jak ja byłem na rundkach z Tarzanem, rundki z Tarzanem miałem, przecież on przyjechał pod tam to studio, w którym się zawsze nagrywało rundki, bo wiedział, gdzie to jest. No tak. No i w trakcie, jak ja byłem na żywo i nie mogłem wyjść, to on przyszedł się tam pokozaczyć i nagrał, jak pluje mi na samochód i stawiał nogę na masce. No. A nie, no zaczęło się od tego, że ja go zamknąłem wcześniej w hotelu w Gdańsku. Ty go zamknąłeś? Tak, no, ale to takie mniejsze to mam większe. No ale tak, no ale ta cała afera, cały ten ale to, o tym to, nikt nic nie wiedział, o tym nikt nic nie wiedział, bo ja tego nie wstawiłem na internet, ani nic takiego. A on potem przyjechał i... No ale i bez, słuchaj, ja wiem, że jakoś średnio chcesz rozmawiać akurat o Zusie, no ale to nie rozmawiamy o nim, ale tu chodziło o to, że on po rozstaniu ona z tobą jakby się spiknęła z nim. Ja uważam, że to było trochę... udawane, że tam ten związek to był taki, no to jak tak, wiesz. No tak, no ale no... Ale to było na złość tobie, nie? Żeby cię właśnie wybić pod ten przerywalt. Na złość mi, tak, tylko że no tak jak widzisz, no mi na złość to nie zrobiło. Ale ten głupi ruch zrobił już potem. Zirytował mnie, że taki napluł mi na samochód, no z jakiej racji, no przecież. No ale on to robił świadomie, wtedy no pewnie wiesz, Zusie go by chciał sobie zrobić na ja myślę, że on się świadomie tego nie zrobił, no bo on nie wszedł w ten konflikt świadomie, a moim zdaniem właśnie podjudzony, popchnięty, no i tam zostawiony potem sam w tym. No i wyście, bo tej nienawiści między wami było przed walką dużo, no ale teraz już jak gadacie o tym rewanżu, czy przez kogoś gadacie, to dalej jest właśnie, jest jakaś taka no, spina, czy już w tym momencie jakby technicznie gadacie, dobra, zróbmy drugą walkę i tyle. Czy jest dalej te emocje? Nie, no nie gadamy, nie? No raczej jakbyśmy się zobaczyli, to nie wiem, czy bym z nim pogadał, nie? A. Nie wiem, czy bym z nim pogadał, czy... Tak, no ciekawy sam jestem, co by się wydarzyło, więc... U niego jest niestety ta lista przeciwników jest długa, znaczy tam co chwilę ktoś wypada, że ma się z nim bić. Na razie chyba ten Dubiel, ale myślę, że ty jak wyszedłeś, to róbmy to. A co ty znowu z Marcinem Lejmanem?
Ja akurat Marcina bardzo lubię. I ostatnio słyszę, że w walce dwóch na dwóch, to najpierw byś rozbił tamtych dwóch, a później jeszcze byś sobie... Bo gruba się pod nogami pląta. Nie, z jakiej racji ten gruby kloszard miałby dostawać puchar za to, że ja zbiłem starego Murańskiego i jeszcze wtedy miała być walka ze świętej pamięci Mateuszem. Tak. No to do czego on tam był potrzebny? Do niczego. Ty uważasz, że ty byś obu zbił Muranów bez pomocy Najmana? Nie, pewnie że tak. Lubiłeś się z Mateuszem świętej pamięci i to też nie było tak 5 sekund. Jakby tam stał stary gdzieś z tyłu, to by pewnie na ciebie wskoczył ci na garba. Ale że z dwoma naraz, powiem ci, że z dwoma po kolei. Tak. Chodzi ci o to, że ty byś chciał tak i tak. Okay. Ale powiem ci, że... Nie, bo ty powiedziałeś w walce dwóch na dwóch, jakby zostali pokonani Murańscy, to ty byś jeszcze zbił Najmana, bo by ci się pod nogami plątał. Tak no tak, 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 na koniec już po tym wszystkim, no. Najman dostałby na łyse jajo i tyle. Ale tak z dwoma naraz... Ciężcy, oni wagowo, wiesz, bo to trzeba kilogramy liczyć. Wiesz, głowę ma też taką, że go można prać i prać. Tak, Jacek ma wytrzymał głowę i teraz będzie... Ale co ci z tym Najmanem? No tylko tak powiedziałeś, że... Bo ja nie widziałem, no bo nie, tam, no, ten co konflikt tak wystrzelił, ty tak sobie myśliłeś podczas wywiadu? Nie, no bo ja już sobie tak wymyśliłem, mówię, kurde, no bo stary... Potem mi ludzie mówią, że ja w teamie z Najmanem. W jakim ja teamie mam być z takim kurwa kloszardem? Że on jedynie gdzie w teamie to może się zabrać na ewentualnie. No, i to wszystko, a nie ze mną w teamie do bicia się. Ja obok innych ludzi normalnych stawałem bić się, a nie obok jakiegoś jajogłowego kloszarda. Daj mi święty spokój. Nie będzie Marcin zadowolony. I dlatego stwierdziłem, mówię, dobra, zrobimy tą walkę dwóch na dwóch, ale na koniec... Co by mnie ludzie nie wiązali z Najmanem, to walnę go w ten durny łeb. Tam dużo nie trzeba. Ale to by była epicka walka, jakby tak naprawdę... To by było epickie, no. Na koniec dostałby na to łyse jajo. Tak jak w Niemcy masz czasami, że swojego punkty odejmują, no tak, minusowe. No. Tak strzelasz i jesteś tam przechodnie i masz punkty na minus. No, ale nie, no bo daj spokój. No i potem właśnie dziennikarze się mnie, tam reporterzy coś pytali, mówi, kurde... Mówi, no bo ty miałeś być w teamie z Najmanem. W jakim teamie z Najmanem miałem być? Jak już mówiłem, rycerz miewa swego Giermka. I Giermek tam by po prostu był obok, a na koniec zostałby końskim łajnem w łeb. Oglądałeś goście, goście? Tak. Tam ten, Jean Reno miał swojego Żakuja. Żakuja. Najman byłby moim Żakuje. I rzucałbym mu tam. Duże rozmiary Marcina jak na Giermka. Znaczy Giermka by był mniejszy, ale to w sumie pomocny. Taki no ale no bo dźwigać musi, nie? Mhm. Moja zbroja byłaby piękna i ciężka. A właśnie, Marcin przecież przyniósł na konfę zbroję. Ciebie jeszcze nie było. Tak, widziałem. Jeszcze był hajlik. To no może dla ciebie tak była ta zbroja. Może już była dla rycerza. Marcin... Przysposabia się do stanowiska mego Giermka. Będzie Marcin Żakuj Najman. Już jest Jacek Kudełmo Murański. Tak, Jacek Żakuj Najman. No, tak jest francuska wszystko. No, Polska z Francją od lat tak, w kontakty wchodzi, więc i tutaj. Ale ja będę dopytywał, czego ty go się... Znaczy, czy cokolwiek on cię wkurwił, czy coś. Najman, coś tak sobie po prostu wymyśliłeś, ani trochę. Tak samo jak Mateusz nigdy mnie nie zdenerwował i zawsze o tym mówiłem i Jacek Murański, oni mnie nie denerwują, oni mnie bawią. I Najman tak samo mnie bawi. I... Dlaczego go wyzywasz od kloszardów? No bo jest grubym kloszardem. No. Ja go nie wyzywam. Ja nazywam rzeczy po imieniu. No zobacz jego stylowe. On jakby się ocknął w 90-tych latach. Mu się chyba zawiesił czas wtedy, jak go Saleta zdusił, kurwa, tą łokcie. To był, nie wiem, z 2000, kurwa, piąty pewnie, czy któryś. I on się chyba w tamtych czasach zatrzymał. Chodzi w tych dzwonowatych dżinsach dalej. W jakichś, kurwa, kamaszach i od... zapożyczonych. Nie no, on dalej jest mocnym zastanowieniem. Czyli nie masz do niego jakiejś złości? Nie mam, nie mam. Nie, nie lubisz, tylko po nie, prostu no, tak jak się mówię, pośmiechujesz z niego. Rycerz ma Giermka, a król ma błazna jeszcze na dodatek. Najman nadaje się bardzo dobrze na jednego i na drugiego. Byłby idealnym Giermkiem, bo jest gruby i dźwigać może. I idealnym byłby błaznem, bo jest gruby i śmieszny, bo jest gruby i śmieszny. I tak samo Jacek Murański. Jacek Murański ma mordę jak gremlin
i nigdy nie byłem jego wrogiem, zawsze będę jego fanem. Ile razy to byłem zdenerwowany na coś, wszedłem w ten telefon, patrzę, morda Murańskiego i jeszcze tam skrzyżowana z Najmanem, mówię, nie, już jest mała. Nigdy nie byli to moi wrogowie, zawsze byłem ich fanami, ale konferencje ze mną i z nimi w moim wykonaniu są epickie. No z młodym miałeś konferencję, to była jedna z lepszych konferencji Highlights. Tak, młody też, zawsze mówiłem, młody był bardzo fajną osobą był. I no ale konferencję zrobiliśmy. To było dobre. Ja pamiętam cudownie. Taki mem, że jedziesz na traktorze i jest Maja Staśko i orasz. Za dwóch naraz. Bo tam było, ja nie zapomnę, Maja Staśko, a ja tu nie chcę być, no to wyjdź. No, to było epickie. No, to było epickie. No, to bo ja tu chcę życzyć, no to nie wyjdź. No przecież tak, no, to jest największa hipokrytka na świecie. Nie, no, to już jest. Na jej temat też mi się nawet nie chce strzępić języka, ale no Mateusz był idealny był do freak fightów, do konferencji, do robienia dymów, do wszystkiego tego, jego aparycja, to jak się zachowywał i jak tam kręcił te afery, przecież to było no, rewelacyjne. Tak, bo przecież tego, że zrobiłeś prank, największy prank. Ale to tam nie. To jest twój szacunek do kobiet. Tak, to jest mój szacunek do kobiet. I pozwalam ci to pokazać, bo Mateusz, tak napisałeś, że to zrobisz. Moi koledzy wysłali tej filmik, nie? Jak taki typ wali babę na i oni mu napisali, że to jestem ja. On, te jego teksty. Największy brand, gdzie ja freak fightów, nie? No, no to też, ale... No ale ogólnie jego... Co ty niby uderzyłeś tą dziewczynę, to tak, był filmik z internetu. Tak, no, no ja, ta Staśko ja też przecież to łyknęła. Za przeproszeniem, przepraszam, nie wolno tak mówić o kobietach. Żadnych. Dobra, a oprócz Ferrariego widzę, no, ale kurwa, no mamy się niby ogłoszonego, nie wiem z kim, dobra, bo skąd ta walka? Ty jak się dowiedziałeś o walce 2x2, bo ja wiem, że to, już nie chcę mi się tam, bo Jacek tam sobie gada swoje rzeczy, mi się nawet nie chce na to odpowiadać, ale Jacek z tego co wiem, no to się przestraszył Najmana. Najman obstrał zbrojek, Jacek. Myślisz, że Najman? Ja wiem, no bo przecież potem nie wzięli, no ja tam wrzegam. No ja właśnie słyszałem, i to od Federacji, słyszałem, że to Jacek przyniósł tyle papierów, powiedział, że ma kontuzję, ale może walczyć ze mną? Taka kontuzja, że tu nie może, a tu może, albo 2x2. Najman tam też nie chciał się bić z Jackiem. Tak? Tak. I Najman wolał, wiedział, że ze mną to będzie wygrana na pewno. A Jacek się nie boi Najmana. Jacek tam Najmana to by zlał. Widzę, kurwa, podburzasz tu ostro. To też chyba wersja jest inna, ale ty tak szukasz tej walki. Ja z tego co wiem było odwrotnie, ale być może inaczej. Ale tobie federacja zaproponowała, ty się od niej dowiedziałeś, że jest taka... Tak, no. No i wchodziłbyś w to, nie? No tak, no bo to było epickie. Jeden, dwóch czy trzech to nie problem. Ty jakby naprawdę, jakbyście ich pokonali, ty byś zaczął, jakby ty byś się rzucił na Najmana, to by było... To by było cudowne. To było cudowne. A co, jest tylko, no jest teraz doszedł Najman, ale jest tylko Ferrari, a masz kogoś jeszcze, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie. Jak gadaliśmy, jak jechaliśmy, to mówiłeś o ciosie, no bo z tego samego uniwersum, że ewentualnie... A, nie, no to nie, to rozmawialiśmy na temat tych propozycji, co mi dawali. I to w sumie ten mały, jedyną w sumie już jest... Ten... Komunalny. Komunalny, tak. Jest z tego samego uniwersum, co... ten mały farmazonik, ale on też tam no, brzydko się w pewien sposób zachował właśnie w trakcie tej mojej całej kłótni z farmazeuszem i dlatego w sumie on byłbym zainteresowany jedynie z biciem jego osoby jeszcze ewentualnie, no. Tak, żeby go po prostu tam, zbić. Tam no, ale tam on elokwencją graniczy z Bażantem. Więc na konferencjach, no to no nie, no mógł pogdakać z jakąś kurą, Bażantem, wiesz. No on teraz z Magikalem gdacze. No, ja nie wiem. Ale wiesz co, ale no, poziom, ale z nim, ale z nim znowu kloszardów. Ta walka by była, no wiesz, no, ja wygrałem z Cichym, który wygrał z nim, no to tam jest już Cichy wygrał z nim, nie? Tak by było. Bajka. No tak. Ewentualnie jak Cza. Ale kto jeszcze? Kto jeszcze? Masz z kimś konflikt? Nie, że mogę się ubić. Ja jestem bezkonfliktowy ogólnie.
to ludzie ze mną mają konflikty, a ja mam ich w dupie. Znaczy nie, ludzie, kloszardy jakieś. Kolejkę, no jeżeli byś wyszła jakaś Ferrari, to co, kończysz we Freak Fightach, to musisz mieć jeszcze kogoś na oku. Szczerze? Ciekawi, musi mnie ktoś ciekawić, muszę być jego fanem. Tak jak byłem właśnie fanem Mateusza, tak jak byłem... Jesteś fanem Ferrariego? Nie, tu miałem faktyczną spinę, bo taki już... No nie mogę pozostawić tego, że niszczy moje rzeczy, że próbuję tam w jakiś sposób mnie poniżyć, czy wywyższyć, czy tam, i że wstawię to w internet. No i to była bardzo mocno medialna walka. Tak. Bardzo mocno. Cała Polska o tym piszczała, więc to było ciekawe. A jeżeli mam robić z kimś coś, żeby robić na siłę... Chyba, że dobrze zapłacą. To mi i tak dobrze płacili bardzo, więc... Ale... Od początku nie robiłem tego dla pieniędzy i dla pieniędzy nie muszę tego robić. O! O, nie mam dziadka w Stanach, więc... A, no dobrze. Więc... Z tego żyjesz. Tak. Jaki jest twój zawód? Mam dziadka w Stanach. Dokładnie. Bardzo mam dziadka zawód. Obywatela USA i wiesz, i dolary zawód. Mi przysyła, więc jest okej. Okay. Jak nie dla pieniędzy? Serio? Nie, no ja nie robiłem tego dla pieniędzy. No i walkę z... Z Terzenem zrobiłem, żeby zrobić walkę, bo miałem wcześniej kontrakt w innej federacji, która upadła po prostu. MMA? I moja walka się nie... RWC, Rocky. Aha, Warrior Carter. Zwykła, sportowa. Aha. I tam miałem się bić i przygotowywałem się tam i dlatego wyszła ta moja walka pierwsza w High League, bo tam się wysypało. Poszedłem tam. Ale czyli... Następna walka z Ferrarim wyszła, bo wyszedł konflikt. No tak. A następną walkę już ja naciskałem na włodarze, że muszę ją dostać od razu, teraz, już, bo dwie przegrane to tak nie, tak nie mogę tego zostawić. No i miałem się na początku bić z kimś słabym, tak na odbudowanie właśnie. Mi kogoś dać, żebym się... Nie pamiętam kogoś. Tak, żebym jeśli kogoś zbił... Jeśli słabych, to mnie nie proponowali walki, więc... A innych nie znam. Nie, proponowali mi tam kogoś. Nie pamiętam. I to miał być właśnie taki ktoś, kto się nigdy nie bił. A, Sequento. Okay. Sequento. I nie pasowało mi to, bo wiesz, no, odbudować się na jakimś teoretycznie słabym, no ktoś, kto nigdy nie trenował, nie bił się, no to nie oszukujmy się, z palca sobie tego nie wyssie, to jest walka w klatce. Tańczy, no, bo ja tańczyć chcę. Praca na nogach, wiesz. I to nie było dla mnie jakoś tam budujące. Zwłaszcza na moich wcześniejszych przeciwników. Mówię tu o Ferrarim czy o Tarzanie. Chociaż Tarzan to kawał chłopa. Nie, ja i to są wymagający przeciwnicy. To jest gościem jeszcze też. Solidny, nie? Tarzan jest solidny. Ty, no, ma 2 metry i umie się ruszać. To już chłopa. Sam gabaryt robi jest swoje. Jest ma przejścia w życiu też, wiesz, i tak dalej, więc jest twardym chłopem, więc wiesz, tam nie ma przeprosin. Więc... No mówię, no odbudowanie się na kimś, kto się nigdy nie bił, to takie było słabe. No i potem poszła propozycja Mateusza właśnie. I no tak jak wcześniej też go nie uważałem jakiegoś za specjalnego przeciwnika, no ale to na ten moment, jak byłem po 2 przegranych, to okej. Okay, no ale miał mocnych przeciwników, wiesz, on już jest to już... Ale Mateusz, ja ci powiem, tak jak jakoś tam mnie specjalnie niczym nie zaskoczył, no bo nie zaskoczył mnie niczym tam w tej walce, oprócz obaleniem. to mocny, wytrzymały Skubaniec. Skubaniec i mało kto, pamiętam jak mi na nogę na walce okopaną miałem i dużo. Jak mocno. Mocno miał to. Mocno to wytrzymałeś po wujku Władku. Tam była. I szedł. I zobacz. I bił się cały czas. I pomimo, bo to ta wewnętrzna część siura to jest najbardziej newralgiczne miejsce w nodze tak naprawdę, bo
tego się tak nie okupuje tam, mm-hmm, nie? Mm-hmm. A tym bardziej w Freak Fighterze. A wsadził, zobacz, ile tam krwi z tego mojego piszczela, przecież jak mi tam ta noga poszła, jak mi piszczel poszedł. No tam poszło tego od groma, wiesz, nie? Wiesz co, on nie, z dobrym zawodnikiem to, wiesz, może dyskutować, ale on na pewno miał mocnych przeciwników i tak jak mówiłeś, wiesz, jako dla ciebie, no to jest zupełnie kto inny niż Sekwendo, przynajmniej Sekwendo teraz. No i wagowo inaczej, no przecież on ważył ponad 100 kilo, nie? A ja ważyłem 80 par. A mieliście limit, czy był pewien? Mieliśmy 95, ale nie zrobił. Aha. Zbijał wagę i nie zrobił tej wagi wtedy. No ale jeszcze, no bo ty nie, bo ja mówię, kto jeszcze, ty nie chcesz powiedzieć, no jeszcze wiem, że cię z Ambro zestawiają. Z Ambro masz konflikt, nie? Nie, kloszar taki, frajerzyna, to no, widziałeś, jak dostał na fejmie, wtedy podszedł do mnie od tyłu w ogóle. Co za... Znaliśmy się ale normalnie. Ale pikania będzie. Znaliśmy się normalnie. Co za... komunalny. No bo wiesz, no jak można, bo to taka atencjuszka. Co to się stało? No jak, no dlaczego? No bo ja dostaję walki wieczoru i myślał taki kloszar, że dostanie walkę wieczoru ze mną, bo podejdzie od tu. Wy się znaliście wcześniej, normalnie rozmawialiście i nie było żadnej spiny? Nie było żadnej spiny. Normalnie poszedł, bo ja to pamiętam, ja stałem gdzieś tam. Dlatego no nie, takie atencyjne kloszary mnie nie interesują, rozumiesz? No, a poza tym, no nie oszukujmy się, jakie jest jego osiągnięcie, bycie w Warsaw Shark? A on chyba parę walk ma i coś tam powygrywał. Ale chyba. No, nie, no okej, okay, no to, że tam miał z jakimiś innymi kloszardami walki. Miał jedno fajne wyjście, bo walczył z tym Hetzmanem i wyszedł w takim napompowanym stroju, jak ludzik Michelin, to mi się podobało. Nie wiem, nie widziałem. No, nie ale było tam konfliktu? Nie, no nie było, no i dopiero się zrobił, jak od tyłu do mnie podszedł i mnie uderzył, no ale dostał... Bez gadania, bez niczego poczuć i po prostu cię trzasnął? No tak, no, no mały frajerek, no. A później jak on wbiegał na ring, to też do ciebie było? Słucham? Później on wbiegał gdzieś na ring, to też do ciebie było? On wbiegł gdzieś na ring kiedyś, to nie wiem, czy nie po twojej walce? I go zdjęli? Z publiczności wbiegł i przebił się do oktagonu, nie wiem, czy to nie było po twojej walce. Z mojej z Ferrariem? No. Tak, ale to wtedy rozmawialiśmy normalnie jeszcze. Wtedy jeszcze normalnie rozmawialiśmy. Aha. I on sobie wbiegł. Tak. Okej. Okay. Ale no i to był moment, kiedy ja chciałem zrobić z nim walkę. No, bo nie oszukujmy się, no. Ja jako takie wyświetlenia robię i moja wyszczekana morda przyciąga, a on jest nieciekawy, jak lektura w podstawówce, no. Tak łysek z pokładu idy. No nie, no, kto się ciekawi lekturami w szkole? No nikt, no kurde, no wiesz. Nie? Jak chłopi. To Jezus, no o, widzisz jak chłopi jest. Dobrze trafiłeś. No. Łysek jest krótki, to nie jest taki ciekawy, a chłopi to wiesz. No więc... I jako, że się z nim znałem, normalnie z nim rozmawiałem, mówię, mogę z nim zrobić walkę. A on jest od ciebie? Z Pomorza, z Gdańska? Nie. Nigdzie. Nie, myślałem, nie, że... Nie, on jest jakiś pipidowy przecież. Okej. Okay. Tak jak ty. Z jakiegoś Lublina. Z Lublina albo z Kraków. Gdańsk to jest to. I... No i wtedy miałem chęć zrobić z nim tą walkę, ale potem no, jak już zrobił to, co zrobił, to jedyne, gdzie go mogę walnąć, to tak jak on mnie normalnie, a nie tam będę mu dawał zarobić i dostać walkę main event, czy coś w tym stylu. Niech siedzi na poziomie walki otwarcia tej darmowej na YouTube, czy gdzieś tam, na której on pozycji się tam bije. No. Więc... A ochroniarz Tindera? Bo też była spina. Ja ci muszę cię zająć, bo ty mówisz, że nikim nie masz konfliktu. Wymieniam dziesiątego. Ale, dobra, wymieniam to ochroniarz Tindera faktycznie to było śmieszne. To do niego się przebierałeś, do dziadka i te wszystkie, nie? Tak, on był śmieszny, dobra. Nie wiem, co tu się dzieje, coś nagle ochroniarz wyskoczył do bomby przebranego za starszego pana. Buł odsuwa bombę. O nim zapomniałem, w ogóle on żyje jeszcze? Nie wiem, taki, tak wyglądał takiego, co może... Taki, co może... Taki, co słabo wyglądał, no. nie wiadomo. No tak. A z nim, o co to była za spina? Bo to było epickie, to przebieranie się pod tym. No przecież ten idiota się rzucił na mnie po walce... Zdjęcia sobie z dziećmi jakimiś robiłem. No na Argorenie chyba, tak. Przecież od tego zamieszki całe wyszły. Przecież od tego wyszły całe zamieszki. Przez ten idiota, jak robiłem zdjęcia z dziećmi.
Ale dlaczego się rzucił? Znowu to jest kolejny gość, z którym nie gadaliście. Wszyscy się stają do ciebie od tyłu. No właśnie, widzisz, mówię ci, ja nie mam z nikim konfliktu, wszyscy mają ze mną. Nie, no tam wtedy on był z Ferrari'im. Przecież nie, on był z Ferrari'im. To był team Ferrari, tak? Całowali się chyba po pindolkach i dlatego to tak było. Tak, bo ja pamiętam dokładnie. Ja pamiętam na Prime'ie w Szczecinie walczył z tym, z Roskim, z Polish Zombie. I Ferrari, tak, Ferrari go strasznie dopingował. To on był team Ferrari faktycznie. Zawiecha. To on był faktycznie team Ferrari. Co? I w związku z tym, że on był team Ferrari, to też cię zaatakował? Tak, i ruszył na mnie w ogóle tam, nie wiem, z dwoma czy trzema osobami. Odnośnie tego, że uciekałem przed Ferrari i jego kolegami, rzuciliście się na mnie, jak robiłem sobie zdjęcie z dziećmi. Co ja ich wtedy tak krzesłami obrzucałem po tych durnych łbach. Faktycznie, tak, no. To było na płycie. Tak, i potem tam jakieś inne kloszardy chciały się jeszcze rzucić tam ze sceny, z trybun. To też kloszardy były? Tak, takie tam kloszardy. I... Bo macie mnóstwo tych kloszardów w Trójmieście. Tak, pełno. No ale tam akurat obok stali moi koledzy i... Powstrzymali tych kloszardów. I tak, i zachowali się zgodnie z należytym obywatelskim obowiązkiem i... Zatrzymali falę przemocy na tej... Zatrzymali falę przemocy, i od tamtej pory nastąpić. Wszyscy mają zakaz organizacji w Ergo Arenie. Czyli wszystko przez... Wszystko przez ochroniarza. No ale z nim co? Z nim... Co, ty byś zawalczył z nim? Ty, no mogłem z nim zawalczyć w sumie, no nie śmieszne. No to by to też nie była taka zła walka, no bo to ta różnica warunków to by było takie, wiesz. On jest śmieszny, no różnica warunków jest, no ale on pośledzony i ruszać się nie umie, nie? Zresztą już pokazałem to pod hotelem wtedy. Tak. Więc w sumie tak, on jest śmieszny. On mnie ciekawi, no widzisz, ten mnie zaciekawi, no tak. Mamy zestawienie. Ten jest ciekawy, to prawda. No i też uniwersum Farmazonika. No tak, dokładnie. Tak, no. Kurde, zapomniałem o nim. Czyli on cię... Czyli, bo czekaj, bo to wtedy, co się przebrałeś za dziadka, chciałeś wejść na tą kompę. Chciałem to mu później. Szlagą w łeb, no. Ale to było później. To wcześniej na arenie cię na tej Ergo Arenie cię zaatakował i później była ta konfa Prime, co ty się przebierałeś, tą blodę doklejałeś. Nie, pierwsza była konfa Prime z brodą. No to już miałeś wtedy z nim konflikt. Sam, to co ty tak, gadasz? Co to ja miałeś z nim wcześniej konflikt. Do czego chciałeś go bić? No, konfa Prime była po tym, jak oni się na mnie rzucili na Ergo Arenie. Ja wtedy stwierdziłem, że użyję mojej kreatywności, a nie będę przyjeżdżał tak jak oni w iluś, tylko stwierdziłem, że przybiorę się sam, wejdę sobie tam sam i sieknę golagą w łeb jak ninja. No, ale któryś z ochroniarzy przypalił moje złote okulary. No, tam cię poznali. I mnie szasnęli, mnie otoczyły bydlęta w 10. Ale i tak biegłeś tam chyba na scenę na chwilę. Chciałeś go kopnąć. Nie, to było już w hotelu, jak mieli ważenia. Ważenie, faktycznie. Tak. Ważenie, nie, już jak mieli ważenie, to już stwierdziłem, że nie będę korzystał z mojej kreatywności. Po prostu użyję prostej zasady ręki i nogi i wyjdziemy tam i zrobię to, co będę chciał zrobić. No i obrzucałem go tam hejkami, jak zezowata małpa nie trafiłem. No tak, tak, faktycznie. I... Tylko hejkami rzucałeś, tak, tak. Jak w polityka. Tak? Masz ten kreatywny. Masz ten... I wyleciał gruby na zaplecze hotelu tam. No tak. Ja rozmawiałem z Łukaszem z Antyfaktów. Tak. I gruby bójka rzucił się lasku. Na mnie. Gruby rzucił się na mnie, skokopałem mu nogę i bójka gruby płakał, lasku, że no. Nie może się bić już z Wrzoskiem, bo ma nogę zepsutą i może stać tylko na bramce. Gruby na bramkę. Gruby na bramkę. No. I tak. No, a gruby był śmieszny, no. A widzisz? Gruby był śmieszny. Z nim byś mógł i masz na to. Tak, no widzisz, go grubym zapomniałem, no. Gruby z tym zniszczył za tobą. Jak on, Kałuski, tak? Kałuski, tak. Kałuski. Zapraszamy Piotruś, w takim razie do walki. Piotruś. Piotruś Kałuski, tak. Piotruś, no. A propos gruby na bramce, ty... Podrywacz, no, ty właśnie tam był nasz... A. Nie z Tindera, czyli nie co? Pamiętasz pod... Przecież to ja wynalazłem jeszcze to. No. Co był? W tej serii... No, ja pierdzielę, najlepszy z faktów ci uciekł? Przecież ja to odkryłem cudownie. Przypadkiem. No tak. I to jeszcze... Tej super zrobionej serii. I to jeszcze, jak ja to mówiłem, mieli jechać, a mu fura nie odpaliła.
Jezu, musiał obejrzeć ten odcinek, jestem fanem w ogóle z różnych serii już polskich. To wisisz mi za to. No przecież ja to wynalazłem. To w programie musisz wynalazł. Niestety nie podlinkujemy, bo chcę jednak, żeby ten kanał to chwilę istniał. Ale, fragmentów ja, też nie dawaj. Jajca były, kurde, niezłe. Jest ten filmik gdzieś. Jest, ja go nawet gdzieś miałem. Nie ukrywam, że nie obejrzałem tego, no bo... Ja obejrzę. Wierzę, że ty to zrobisz. Ja obejrzę. Ja dla widzów wierzę, bym nie zreferować. Że będzie to około godziny 4:30. Tak może być. Nie no, to proszę o linka, oczywiście. Tuż przed świtem. No, ale powiem ci. Kurde, to on oprócz tego, że chronił tak, tego, to jeszcze był gwiazdą telewizyjną. Oprócz tego, że on był ochroniarzem oszusta z Tindera, to on przecież był gwiazdą. On był prawdziwą gwiazdą i on grał w filmach. O kurde. No, ale jaja z tego były. Ja pierdzielę, no z nim było dużo zabawy. Tak. Piotruś, pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy. Tu Waleczka czeka. Waleczka czeka. Masz zestawienie. Bardzo fajnie. Słuchaj, co ty myślisz o tym Klaudzie? Będzie, siądzie, wyjdzie. Mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze czasu, ale możemy do końca. Co myślisz o tym Klaudzie? Bo przecież wszyscy robią wszystko, żeby on biedny nie wyszedł. No tak, wszyscy robią wszystko, żeby on biedny nie wyszedł, tak samo jak robili z Prime'em, żeby nie wyszedł. No fame, tak to wiesz. No. I z jednej strony rozumiem ich, a z drugiej strony no, każdy metal ma dwie strony. No, jest to dla mnie trochę dziecinne, no bo co masz teraz, kupiłeś sobie grabki i teraz masz wszystkim dzieciom w piwnicy, w piaskownicy. To jest taka freudowska pomyłka. Wiadomo, dzieciom w piaskownicy zabronić bawić się grabkami, no wiesz. No, w latach 90. tak było, nie? Ale to już nie są lata 90. Lata 90. już nie wrócą. No i tak wiesz, no próbowanie zabraniać komuś czegoś w tym kraju, to jest takie dziwne już dla mnie trochę. A w mojej ocenie mają na tyle środków, a nawet dzięki Peszkowi nawet i więcej niż w poprzedniej sytuacji z Malikiem był Hajlik, więc myślę, że Klaud może nawet ruszyć lepiej niż Hajlik, bo Prime nie miał nikogo takiego. No, Prime tak. Miał Kasjusza. No, z całym szacunkiem dla tego pojeba. To nie jest w porównaniu do Malika czy do właśnie no tak. Takiego Peszko cienki w uszach, nie? I już same kontakty, już nie sama osobowość medialna, jaką reprezentował Malik czy Peszko, ale przez lata tyle w reprezentacji Peszko, spółki Skarbów Państwa, inne pierdoły. Nie oszukujmy się. Co ze świata piłkarskiego, ja myślę, że on może ściągnąć. No tak, ja ostatnio jak zacząłem wywiad, mówię, reprezentacja. Zapytali Lewandowskiego, słyszałeś to? Lewandowskiego, czy słyszał? Mówi, słyszałem, że Peszko coś otworzył. Może zadzwonić go dopytać, co to jest i nie wykluczam. Powiedz, podpytywał już ciebie, co będziesz robił po zakończeniu kariery i może jakaś pierwsza wstępna propozycja była? No tak, słyszałem o tym, ale nie rozmawiałem ze Sławkiem na ten temat. Nie znam żadnych detali, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale myślę, że zadzwonię do niego, spytam się, o co w tym chodzi i jak to wygląda, ale na dzień dzisiejszy jakby nie mam informacji, nie wiadomości na ten temat. Mówię, no nie mówię akurat o nim, ale jak on, wiesz, dużych zacznie z tego świadka ściągać, dlatego no to, tłumaczy, słuchaj, Lewy no... wystarczy, że przyjedzie na galę, będzie no siedział i już jest kosmos, rodził. Już jest kosmos, Lewy wystarczy, że zdjęcie skomentuje, już jest będzie abstrakcja. No tak. I wiesz, no i skoro Hajlik dał radę ruszyć, no mnie martwi jedynie trochę, co... No bo właśnie tak wszyscy myślą, że Hajlik i Klaud to samo, a ja właśnie wiem, że to nie jest to samo, nie. Ani trochę. No wiesz, jedynym nie ma ludzi objętych sankcjami, a Sławek nie ma sankcji, więc se może być i robić co chce, on, jego żona, to są wolni ludzie i se tak, mogą robić co chcą, a ludzie wiesz, no bo tu, no ale człowieku, no on nie ma żadnych zarzutów, żadnego śledztwa, żadnego nic, no. A tutaj tak. Chłopaków, wiesz, ani Bajsangura, ani Hasbiego nie ma, ani jego tej, no to jest jakby nowy twór całkowicie, nie? No tak, całkowicie właśnie, no i dlatego... Ale ta łatka się ciągnie, nie? Niestety. No to jest ja jak znam, co, że tak powiem, od kuluarów, to wiem, że to nie jest to samo i... No i kurde, wolałbym, żeby to było to samo, bo nie oszukujmy się, Bajsangur i Hashbi, oni umieli organizować galę i
I z nimi, jak się człowiek porozumiał, to tak było. I naprawdę to moim zdaniem bardzo wartościowi ludzie i bardzo inteligentni przedsiębiorcy, więc mocne filary tego High League'u, to były bardzo mocne filary High League'u, jak nie no, główne, nie więc no brakuje mi ich i moim zdaniem, że będzie trochę brakuje tego, aczkolwiek no, mam nadzieję, że organizacyjnie ruszą, a start na pewno będą mieli mocniejszy niż miało High League, bo Malik nie jest taki mocny jak Speszko i Lexi razem. Mają już też doświadczenie, no bo Sławek tam będzie pomagał, to tak, doświadczenie tak. jest. No, czas pokaże, nie? Ale ty, mają... ty jesteś od początku. To... No. No ja! No. Nie no, jak ktoś ma pieniądze, wiesz, to nie jest jeszcze, pamiętaj, w pewnym momencie zobacz, jak tam się było fame tylko i w pewnym momencie nagle było 6 federacji. Tak. I ja byłem dokładnie przy zakładaniu tam akurat w tym czasie akurat tam siedziałem w tych kuluarach i rozmawialiśmy na ten temat, czy zostaną 2-3, no i tak się stało, a teraz no, High League poszło w odstawkę i została luka. Tą lukę coś musi wypełnić. Ja, jeżeli myśli, że on sam zostanie, to jest w błędzie. Ja nie mówię, że to akurat Klau czy ktoś inny, ale myśląc, że zostanie jedna federacja i już rozmawiały Klein, to jest inne osoby właśnie ze środowiska, że tak powiem, właśnie takiego piłkarskiego, sportowego, właśnie o tym, żeby zainwestować, żeby pościągać zawodników, otworzyć federację. Ludzie mają dostęp do KRS-ów, do wszystkiego i spółki mają jawne zarobki, przychody. I można sprawdzić dokładnie, ile taka jedna gala przynosi pieniędzy. Tak ja samo jak Sławek kasa. Powiedziałem, że tam powiedział o pierwszej gali High League, że tam przyniosła 2,5 miliona. I to było najmniej. Za pierwszą galę zarobiliśmy na 2,5 miliona złotych. 2,5 miliony i muszę ci powiedzieć, że to była jedna z najsłabiej zarobionych gal. Powiedział od razu. No wiesz, no któraś tam, nie wiem, potem przynosiły po 10 milionów, w Fejmie 15, jedna gala i potężne, nie oszukujmy się, nikt nie zostawi sobie na to monopolu, bo wyłożyć trzeba z dwa, a dużo ludzi może by wyłożyć dwa w tym momencie i jak widzisz, był Malik, teraz jest Peszko, coś nowego, nowa grupa odbiorców, nowa grupa zawodników, nowe kontakty, wiesz, no i Peszko też nie jest ostatnią osobą, która może coś takiego sygnować, więc póki będzie na to popyt, to i będą organizatorzy. A bo mówisz cały czas o Peszku, że jakby jest inkluzjonist, jest i tak dalej, ale co myślisz o tym, że Lexi, że jest, to wiesz, ona zawsze też była w tym hejligu i przyciągała, ale czy ona jako włodarz, bo już na tej konferencji pierwszej tam się zarzuca, że to nie powinna powiedzieć, a powiedziała, że tam się nie sprawdziła, czy w tych wywiadach coś tam kłapnęła, czy myślisz, że ona uciągnie jako, czy w ogóle, czy byś się uwidział prowadzącą konfę, czy gdzieś tam, bo wiesz, ten Malik tak był, nie był, na samym końcu go tylko, to ciebie akurat nie było, tego posadzili w kącie, tak całkiem nie miał nic do powiedzenia, no bo on rozpierdalał te konfy, no wiesz, no. Myślę, kurde, no zamuł totalny, nudy, wiesz, jakby... Gadasz, on, a ja mam pytanie, a jak się czujesz? Kurwa mać, wiesz, gdzie się zaczynasz kłócić? Ale czy właśnie, czy Lexi powinna być na tych konfach, gdzie się prowadzi? Czy ona się sprawdzi jako włodarz? Jako widzisz jej rolę? Ja nie znam na tyle, żeby powiedzieć. Nie znam jej atrybutów, że tak powiem, jakichkolwiek atrybuty ma. Te atrybuty mnie nie interesują, jestem od dawna zajęty. Atrybuty ma. Atrybuty, więc... Bo moim zdaniem, wiesz co, ona właśnie nie powinna gdzieś tam sadzać ze stołem i nie powinno to. Jeszcze Sławek tak, ale o ile jej, ona jej nazwisko i tak dalej, to przyciągnie, wiesz, tej fanki, ale to myślę, że samym prowadzeniem się nie powinna zajmować. Jak zrobią, zobaczymy, nie? Mówię, no, na jej konferencjach, jej konferencji z tam, z kim on znaczy się Basu, była. Ja chyba, ja nie wiem, ja kilka, no więc jest, nie oglądałem nawet, jak wyglądały konferencje w jej wykonaniu, więc nie mam zielonego pojęcia, jak miałaby się sprawdzić jako prowadząca taką konferencję. Jako włodarz organizacyjnie, no wiesz, no, stoją za nią
management za nią stoi. No właśnie, no, to nie jest tak, że to jest 20-paroletnia dziewczyna, która, nie która wie, jest teraz włodarzem federacji freakfightowej. Więc no, stoi za nią management jej i tyle. I co, myślę, że jako tako nie będzie dla niej problem. No tak, za nią właśnie stoi sztab ludzi, więc... Ty wiesz, no, nie oszukujmy się, ona jest z kobiet to chyba na, kurde, pierwszym, drugim. No tak, z kobiet tak, jest wysoko, gdzieś tam na pewno, jest na Tsunami, no nie, Polsce... tak, tak. Jeśli chodzi o zasięgi, ona ma potężne zasięgi. Bardziej niż Natsu. Pewnie tak. Ona ma straszny, no wiesz co, nawet nie chodzi o zasięgi, ona ma straszny ten fanbase taki wierny i oddany. I to jest skarb, bo możesz mieć, wiesz, możesz mieć 100 tysięcy, czy tam milion obserwujących, tylko oni tak obserwują, bo cię obserwują, a możesz mieć 100 tysięcy, którzy pójdą z tobą w ogień. I ona takich ma, nie mówię, że akurat 100 ma dużo więcej, ale ona ma właśnie te, wiesz, te małe dziewczynki, które za nią idą i on zawsze te pay-per-view kupią i przyjdą i wiesz, i to jest bardzo duży kapitał, nie? No i więc dlatego... No, moim zdaniem też jest dobrą osobą. Prawda jest taka, że na jej walce Heilig powstało tak naprawdę. No, jak zobaczyłem tą pierwszą galę, no zobacz Fame, ile czasu chciał ich ściągnąć. Fame długo chciał mieć ekipę czy Team X. Tak. I nie miał nie, ani nie ekipy, ani Team X. A tutaj? A Heilig miał i ekipę, i Team X. Nie? Dokładnie. Więc tak jak mówię, mocno i to oni tak na początku zrobili wow. I w Klaucie myślę, że też jeszcze trochę tych osób z tych Team Fix, czy ekip, czy tam czegoś zostało i myślę, że skoro moja walka miała być co-main eventem... Będziesz miał co-main event? No, takie są przystojne, no. Skoro ja miałem mieć co-main event i nade mną miało być coś i no to mogę powiedzieć w sumie, bo miałem mieć z Neymanem, już tego nie będzie. To wiemy, no. Więc takie dosyć ciekawe zestawienie, więc... Ale to jak to by było, rycerz, Germek, to jak? To przecież bratobójcza walka. No przecież w jednym teamie z rycerz z Germkiem, to mu pomaga, jak można pomagającego bić. No tak jak Jean Reno bił Jacques'a. To nie jest taki, wie. Nie no, żartuję. Nie bratobójcza, tylko ten akurat był spisany na stratę od początku, nie? Ja z Marcinem dobrze żyję, go naprawdę bardzo dobrze lubię. Pozdrawiam, a ja też go, Marcin, lubię, też cię, Marcin, serdecznie pozdrawiam. A jak się zobaczymy, lubi, to cię pasny był za jajo, które nosisz na szyi. A co myślisz o turnieju, który miał być? I czy on powinien być? I jak w ogóle to oceniasz? Bo to moim zdaniem to było fajna rzecz. Para turniej to był. Ty też brałeś w nim udział. Właśnie, kurwa, widziałem twój wywiad. Witam, są sami. No i powiedziałeś właśnie kloszardy, tylko powiedziałeś, że to był para turniej, że nie... Chyba znowu musisz wybiegać. Nie, nie kurwa, mówię, że tam coś... są mnie... Na pewno nie obraziłem. Ale jakoś tak... Są za bardzo pełnosprawni, żeby wystąpić w tym paraturnieju. Nie, powiem ci, że jakoś to określiłeś, tak, że nie byłem zachwycony, ale sama, dobra, uczestnicy, rozumiem, ty byś wszystkich nabił, ale sama idea turnieju to jest fajna chyba rzecz, nie? Nie, no fajnie, nie, fajnie, nie? Kto jest najsłabszy z najsłabszych? Ja. Tak, ten turniej powinien się analizować najsłabszy, najsłabszy. Dobrze, a ty wiesz o tym, że przynajmniej mnie doszły słuchy, jeszcze istniał Heilig, jak ty świeżo opuściłeś więzienie, że ty masz dołączyć do tego turnieju. Składano ci propozycję, czy tylko mi powiedziano, z tobą nie gadali? Ale to było, wiesz, to było zaraz, na pewno Heilig padł, bo już nie zdążyli, ale mówili, że nie, to teraz jak miał być w nowej federacji nowy, że może by zrobił też turniej i by był bomba. Ja mówię, no to trochę bez sensu, nie? Nic mi na ten temat nie wiadomo. A wziąłbyś udział? No byś, turnieju? No byś wygrał go. No byś miał ten dyplom i byś miał dofinansowanie z Pewronu. Za dyplomy ja już... Byś miał ten, byś miał bilety dożywotnio za darmo. A ty masz puchar z Heilig zwycięzca. No przecież ja wygrałem. Z kim? No z Cichym. Z Cichym. No takie wiesz, wygrana, nie wygrana, nie, z Cichym to. A Cichy, ale cię pocisnął, ty. Jaki kutas przeciwnik, ty. Kiedyś wygrał ten show, wygrano z tym, to kurwa. No to ty chcesz walczyć z Ciosem, który przegrał z Cichym, no to sobie wyobraź. No to jak ja się biję i ja wygrałem z Cichym, a Cichy wygrał z Ciosem, to z kim ty się chcesz bić? Ja bym was wszystkich trzech mógł ustawić jak Dominik i stryknąć w czoło. Turniej, brałbyś udział? Bez wyłamu. Brałbyś?
Nie wiem, zależy kto miałby brać w tym udział. Mnie interesują najbardziej, w moim wykonaniu najważniejsza jest konferencja. No ja też właśnie. Ja nie muszę się bić, żeby zgarnąć premię. Wystarczy, że się uśmiechnę i tak. Piękny jesteś, to jest piękny fakt, jestem, bardzo przystojny i teraz gładki jeszcze powiedzmy. I gładki normalnie jakbym botoks sobie zrobił, którego nigdy nie robiłem. Może tam są zabiegi, kurwa, może tam są zabiegi z darmo botoksu. A wiecie co ja teraz powiem, bo konfa jest, to już też zabiegi, wymkniemy. Są różnego rodzaju zabiegi. Kolonoskopia. Inne takie. Konfa będzie 12 lipca. 13 chyba. 12. Nie, 13. 12. Trzeba na pewno. W środę. Tak czy owak mnie na niej nie będzie. Dzień lody. Czemu? Bo to jest najlepsza federacja na świecie, Klaud. Zresztą to są sami ludzie, którzy akurat do kontaktu z zawodnikiem, który tam i mówię, że chcę jechać na wakacje. Dobra, czy mogę poznać, kiedy będzie konferencja, dzień zawodnika? Może zaplanował. Ja chcę na 3 dni sobie pojechać, mówię, tak wiesz, bo miała być ta walka, nie, tak jest w treningu. Dobra, to podaję termin, 10-14. Dobra, spoko, byku. Ja mówię, słuchajcie, bo jak was znam, to zrobicie akurat w tych 3 dniach, gdzie mnie nie będzie. Nie no, cały miesiąc na pewno się nie zgra. No i co? Także pozdrawiam ze słonecznego Santorini. Nie będzie mnie. Nie możesz sobie biletu przełożyć? Nie, no co ty, nie, to już jest wszystko tak po tego, że sobie nie mogę przełożyć. Nagram jakiś filmik, albo się ze mną połączył, a kiedyś z Haribo. Będę mówił, słuchać mnie? Nie słuchać mnie? Kiedyś tak było, nie? Z Tajlandii on był. Haribo. Nie. Znaczy bardzo żałuję, bo ja też, bo dlatego to mówię, bo ty powiedziałeś, że o konfach i ja też uwielbiam. Ja to bardziej wolę niż po te potyczki słowne są epickie. Ja to kocham, ja tam się czuję jak ryba w wodzie. Wjeżdżam z tym majkiem i dawać mitu, nie? Świetnie jest, no ja to lubię też. Tylko teraz, ciekawe, czy ja mogę być przeciwnika, czy nie? A tam może mogę. Tylko, że teraz mam takiego czarującego gościa i nie mam też z nim spiny, ale coś bym śmiesznego porobił. Ja lubię tam wchodzić, ta publiczność i dawaj, jedziemy. No właśnie no to, co ja mówię, będzie. Dlatego ja... Chcę mieć kogoś... No to w turnieju byś się sprawdził, słuchaj, w turnieju było nie tak... Nie no, ja na konferencjach to bym z wami mógł tam usiąść, no ale po siedliśmy, co... Siedliśmy, wiesz, 8 i każdy z każdym se może, to zawsze coś no znajdziesz, tak, no, nie? Dlatego to na konferencje, tak jak mówię, konferencje z moim udziałem byłyby cudowne. I na pewno, nawet jeżeli nie brałbym udziału w tym turnieju, to siedziałbym na konferencji na trybunach, żeby móc sobie z wami poprowadzić polemikę. A czego byś nie chciał wziąć udziału w turnieju? No bo że za słabi przeciwnicy, czy że kurwa, nie, czy ta formuła cię nie interesuje? Nie, że za słabi przeciwnicy, to... No to był Marcin Zajman, z którym się chcesz bić. Jesteście za słabi, no tak, no ale to... Ale to był Marcin Zajman, z którym się chcesz bić. No tak, no ale kto tam jeszcze miał być? A jeszcze był twój fan Jacek Murański. Mówiłeś, że to idol. Że to są twoje idole, że ich lubisz. No to, no to dlaczego nie? No dobra. Ludwiczek był. Dlatego Ludwiczka wylosować. No nie, no i właśnie. Super Mario. No ja ogólnie tak jak Marcina Neumana, jako to, że on jest ekspertem i w ogóle właśnie on jest former European K1 champion, jak on to mówi. I dlatego wiesz, jako że on jest former European champion K1, no. To z nim bym mógł się zmierzyć, bo on jest champion. Former, ale champion. European. K1. No. To nie są tanie rzeczy. Nie są tanie rzeczy, to nie jest Kid Muchał. I był Jacek, powiedziałeś, że też cię bawi, mógł z nim pogadać. Jacek Iza, to no, jest Iza former. Jest zawodniki? Jacek to jest former Lwie Serce z Van Damme. On cię na pewno też napierdalał. Spokojnie, a z Lwie Serce był Jacek Daro. Jest, był Daro. Jacek. O nim to jest historia właśnie filmu Lwie Serce. Jean-Claude Van Damme gra postać Jacka Murańskiego. To i Jacek, tak, to Jacek to Murański. To była moja romantyczna przygoda, to chodzi o to, ta. To był, była tak. Jego romantyczna przygoda, no tak, jego brata zabili i on uciekł z Legii Cudzoziemskiej, walczył w klatkach, w innych basenach. I tego brata, co mieszka w Norwegii. Co z nim antyfakty robił wywiad? Nie, ten wujek Włodek to ten brat. A, był. Dobra. To dobra, właśnie za wujka Włodka. Włodka, nie wiem jak to tam. I historia filmu Lwie Serce to jest właśnie o Jacku Murańskim. I Jean-Claude Van Damme grał Jacka Murańskiego. Czyli to jest biografia Jacka. Tak, tak. Jak ty nie wiesz, to już to wiesz. To jest biografia? To już kurwa wiesz. Faktycznie, on tam uciekł z Legii. Tak. On tam ku demon. Żelipa Sonso. I on tam wygrał przyszłość dla wdowy po swoim bracie.
czyli wujek Władku. No, widzisz. To jest o nim. Ja chyba dzisiaj obejrzę. Są dzisiaj dwa filmy. Ja ci powiem, ostatnimi czasy miałem dużo do czasu na oglądanie filmów i właśnie jednego pewnego wieczoru leciał właśnie Lwie z Herce i ja mówię, kurde, Jacek, to jest on. To on. Mówię, to jest Jacek za młodu. To jest Jacek. Jean-Claude Van Jeszcze jak miał włosy. To jest Jean-Claude Van Murański. Jean-Claude Murański. To... Ty, ja ci powiem, że już mam teraz muszę dwa filmy dzisiaj obejrzeć. I... Jeden z tym z Tindera. I Lwie Serce. Ten sobie zostaw na czwartą trzydzieści. To będę do tej, bo do czwartej będę oglądał Lwie Serce i o czwartej odpalam Tindera. Tak, no. I cholera. O, widzisz. No. A to we Freak Fightach dużo jest aktorów, widzę. No. I... To nie są tanie rzeczy. Fajnie. Bardzo. Zdziwiłeś mnie z tym, powiem ci, z tym turniejem. Z Lwiem Sercem? Nie. Bo ja myślałem, że to jest dla ciebie właśnie też stworzone, żebyś tam też na wszystkich krzyczał, ze wszystkimi się kłócił. Nie, no konferencja z takim turniejem, no to jest dla mnie no coś petarda. Ma petarda. Miód na moje uszy. Ale... Walki już nie. Ale Lizak walki... to słaby? To mój Lizak mistrz Polski, wicemistrz Polski. Nie, no nie jest słaby, ale on wchodzi w wadze takiej, co moja dziewczyna, nie? Nie. Nie dodawaj swojej dziewczynie. Nie, no ile on waży? 50 kilo, 40? 37 chyba, ale wtedy no. Był ważony w mokrym płaszczu, wiesz? Tak, po deszczu, jak wrócił. Tak, była o tym nawet rozmowa. W mokrym płaszczu i w kapeluszu był. Tak. I jeszcze torbą, że miał takie jeszcze worki torbą, z piaskiem. I z torbą treningową. I worki z piaskiem Lizaka, doczepił, wbrew przepisom. Lizaka lubi, on jest spoko. On jest bardzo... Powiem ci, Lizak, to mówię teraz całkowicie serio, to jest jak rzadko w tych czasach taki ułożony ma w głowie młody człowiek, że mu ani nie odbija, ani tak, nic. Tak, tak. Bo on małolat już... jest ja... też, tak, on mega małolat, ale to mówię teraz całkowicie bez... Ostatnio byłem w Warszawie, coś tam nagrywaliśmy i coś tam. To nawet ten wywiad nagrywałem z nimi. I on dzwoni, a słyszałem, czy tam na razie widziałem, że jesteś w Warszawie, tylko byłem rozmęczony. Ja mówię, a co tam, złapać się gdzieś jakieś piwko? Mówi, nie, no jeden spacer jak codziennie nad Wisłę, mogliśmy się przejść pogadać. Gdzie w tych czasach, wiesz, wino, kurwa i coś tam. On codziennie spacerek, żeby sobie pomyśleć, żeby to... I w ogóle byliśmy na konfie i też coś tam gadaliśmy, on wiedział, że tą konfę jestem tam trochę przejęty. Mówi, Boże, znowu z tym Jackiem gadać. Na drugi dzień rano tam dzwoni i mówi, Tomek, jak się czujesz? I tak jest zdziwiony, a o co ci chodzi? No chciałem zapytać, bo wiem, że wczoraj była konfa. Jak uważasz, czy ci wyszła, czy to, wiesz, no rzadkość jest, że ktoś do ciebie pyta, jak się czujesz, czy wiesz, czy dobrze z tym, jak się wczoraj poszło w tych czasach, wiesz, chciał to jest bardzo zajebisty, co? Chciał cię zrobić na dupę. Nie, myślę, że nie. Ale nie, to jest taki rzadkość, bo on, wiesz, no już jakieś tutaj ma w tych klikach jest, a mu nie odjebało i jest fajnym gościem młodym, naprawdę. Nie, no on jest spokojny. On jest bardzo, bardzo w porządku. No ale mógłby ci wpierdolić, jak jest wicemistrzem MMA, czy nie? Czym jest? Wicemistrzem polskim MMA. Ale wadze... MMA gabaryt mu robi swoje. Wadze między 22 a 27 kg. No nie, no spoko chłopak, ale bez obrazu dla niego nie obawiałbym się tego. Chyba nie powiem tego słowa, przelecieliśmy. Chyba obgadaliśmy wszystkich potencjalnych twoich przeciwników. Strasznie mi się z tym Marcinem. Tak, a jednego przelecieliśmy, bo on nie dał rady przelecieć. Nasz słynny ochroniarz Tindera. Kurde, z tym Marcinem mnie zdziwiłeś, no, że ty tak się na niego odpaliłeś. No. Nie, no ja nie trochę nie jestem na niego odpalony, on po prostu śmieszny i śmiesznie byłoby mu zajebać na ten łysłap. Ty, czy jak kogoś lubisz, to chcesz mu zajebać. To może nie chciałbym, żebyś mnie lubił. Nie, bo ja go lubię, ale on jest głupi. A ja ogólnie jestem uczulony na debilizm. No. I to było na tyle. Okej, okay, dobra. Chyba mamy to. Za parę dni pewnie będzie ogłoszenie tego przyjmika. To pójdzie pewnie w niedzielę, a w środę jest konfa 12, wydaje mi się. Więc wszystko będzie wiadome, więc chyba kochani za 3 dni będzie wiedzieli wszystko. Jak ja zlikowałem swojego przeciwnika, no to sorry. Proszę federację o danie mi kary. Że ten młody, czarujący człowiek. Tu też będzie duża różnica wagi między nami. To będzie 10 kilo. Między mną a młodym człowiekiem, z którym będę się bił. Ty ile mówisz? Podobno teraz 74. Sięgam. A ty? 92. Mamy limit 8-8. Węża będziesz grał teraz? Tak. Wybaczcie widzowie, bo dziewiąta plansza, to ta gdzie się w wężu pojawia cegiełka. To jest już trudne. Niech chłopak przejdzie, żeby się tak. Ogodnie ugryzł. Limit 8-8, to ile on może przydać? 2, 3 kilo, 4, to on będzie ważył 80-88. Ty taki gruby jesteś, tylko ile to masz? 92. A, no właśnie, no mówię, wyglądasz, no. Ja jestem gruby.
I lubię coś. No to ja taki gruby nie jestem, no uważam się za grubego. Dlatego u mnie też będzie, wiesz, duża przewaga, no ale małolacik jest, wiesz, 20 parę lat ode mnie młodszy, zwinny, szybki. Zobaczymy. Staję sobie z tabletki. Nie wiem, bo ja w ogóle nie pamiętam, ja w swoim wieku w ogóle nie pamiętam czegoś takiego wzwód. Nie pamiętam w ogóle, jak to wyglądało, jak to czuć, jak to, wiesz. To możemy oddać i poczuć. No właśnie dlatego trochę się martwię, że będę oglądał tych... Tak wie, ja już tak oglądam nic. Nie no. Czy to lwie serce, czy... To ja, taka sama reakcja organizmu. No już nawet bardziej ten Van Damme taki. Nie no, mówię ci... Film pod tytułem Lwie Serce, w którym grał Jean-Claude. Ale ty mnie oświeciłeś teraz, naprawdę, bo to jest serio. A on Na faktach autentycznych z życia wziętych Jacka Murańskiego. Serio? No tak. Serio. Ja nawet zobaczę napisy, tylko nie znam francuskiego, ale tam mogę sobie włączyć tłumaczenie, czy tam nie ma w ogóle podziane, że to jest na podstawie życia. Może tam być gdzieś. Może być. Dziękuję ci, Pawle, za rozmowę. Wiozę cię z powrotem, będzie bomba na lotnisku, także będziemy mieli znowu ponowny alarm bombowy u siebie. Dzięki za rozmowę. No i co, będziemy się na pierwszej konfie mnie nie ma. Moich ulubieńców. Ale będziemy się przecinać teraz na tych wszystkich programach, pewnie fajnie. Co, żeby ten cloud wyszedł, żeby to była gala z pompą i kupujcie to pay per view, żeby nie było monopolu na rynku, a my tu zadbamy o waszą rozrywkę. O, to na pewno. Dziękuję. Zdrasujcie.